Dokładnie w tym miejscu właśnie się opuszczają rogatki przejazdu kolejowego ulicy Chomrzyńskiej. I jest to przejazd, który jest poprowadzony przez 6 torów, więc naprawdę całkiem dużo pociągów tu jeździ. Może być zamknięty na dosyć długi czas i wtedy tworzą się tutaj całkiem potężne korki. Na szczęście on już w tym miejscu znika, bo powstaje nowy wiadukt nad całą linią kolejową właśnie w tym miejscu. Jak ta cała inwestycja wygląda teraz we wrześniu 2024 i w poprzednich miesiącach, kiedy ją nagrywałem, czyli w czerwcu 2023, w maju 2024, w lipcu 2024 i teraz we wrześniu 2024, zapraszam Was na dzisiejszy film. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czam Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj obok przejazdu kolejowego ulicy Chełmżyńskiej, który już niedługo, za trochę ponad rok, zostanie zlikwidowany w tym miejscu, a w ramach jego powstanie, a właściwie już powstaje, nowy wiadukt w tym samym ciągu, ale trochę w nowej lokalizacji. Ta inwestycja jest już realizowana i będzie wybudowana do grudnia 2025 roku, a przypomnę tylko wyłącznie, że mamy aktualnie jeszcze 2024, co oznacza, że jeszcze chwilę w tym miejscu będą realizowane korki. Będzie dosyć duży tłok, a to skrzyżowanie nie będzie rondem, bo aktualnie rondem nie jest. Wyjazd z samego przejazdu kolejowego musi mieć pierwszeństwo, dlatego też w tym miejscu nie można było zrealizować samego ronda. Dalej na dalszym odcinku możemy zobaczyć kolejne bardzo bliskie skrzyżowanie obok samego przejazdu kolejowego i dalsze rejony, które po prostu jeszcze całkowicie były niedotknięte inwestycją, bo inwestycja w czerwcu 2023 nie była realizowana. Dopiero w kolejnych miesiącach rozpoczęły się pierwsze prace, jeżeli chodzi o wycinki, a pierwsze większe prace na samej budowie rozpoczęły się dopiero w maju 2024. I od tamtego momentu nagrywam tą inwestycję cyklicznie, chociaż ten film jest de facto pierwszym filmem, kiedy pokażę Wam i dokładnie opiszę, co tu się w tym miejscu dzieje. Po prostu chciałem to wszystko zebrać, aby zrobić jeden mocniejszy film, abyście dokładnie zobaczyli, jak to wszystko w tym miejscu postępuje. Dlatego teraz przejdziemy sobie przez ujęcia z kolejnego miesiąca, czyli z maja 2024, czyli dokładnie ponad rok od tego ujęcia, które właśnie widzicie, i przechodzimy proszę bardzo do maja i na kolejnym ujęciu zobaczycie, jak to wyglądało w lipcu, ale teraz opowiem Wam, jak ta cała inwestycja będzie wyglądać, a właściwie w ogóle co tu się dzieje, co to za wiadukt. Nowy wiadukt powstanie bardzo blisko tego wiaduktu w tym miejscu dla tych wszystkich rur. Sam wiadukt będzie mieć na sobie jedną jezdnię z po jednym pasie w każdym z kierunków. Będzie podzielony na część pieszą i rowerową. Część piesza i rowerowa będzie od strony bliżej teraz kamery, czyli od strony wschodniej. Od strony zachodniej będzie tylko łącznie część piesza. Na samym wiadukcie będzie zlokalizowany również przystanek autobusowy, a właściwie na jego pochylni po stronie północnej, czyli po prawej stronie teraz od ujęcia. Mało tego, po jednej, po drugiej stronie zmieni się układ drogowy. Rondo, które w tym miejscu nie jest aktualnie rondem, będzie rondem turbinowym, a przy samym zjeździe od strony północnej powstanie też zupełnie nowe rondo. Po stronie południowej powstanie nowy układ drogowy ze skrzyżowaniami. No i oczywiście, rzecz jasna, pojawią się tutaj pochylnie, windy, przejście dla pieszych, nowe przejazdy rowerowe, nowe drogi rowerowe i innego rodzaju bariery. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie dokładnie Wam powiem, gdzie to dokładnie będzie zlokalizowane, właściwie jak to wygląda na postępie budowy. A tu możemy zobaczyć samochód, który po prostu wjechał za daleko, jeżeli chodzi o rogatkę. Jak widzicie, pociąg PKP Intercity musiał dosyć mocno zwolnić, aby po prostu bezpiecznie w tym miejscu przejechać. Mało tego, mogliście zobaczyć osobę, która tam w pomarańczowej kamizelce robiła zdjęcie temu samochodowi, bo po prostu osoba w tym miejscu, która zajmuje się szlabanami, poszła, zrobiła zdjęcie do stacji, aby po prostu wiedzieć, jaki samochód dokładnie zgłosić, tylko w tym miejscu po prostu popełnił wykroczenie. Tymczasem w tym miejscu wykroczenia, jeżeli chodzi o ten przejazd kolejowy, możecie zobaczyć na tym filmie dosyć dużo. Jak ktoś chce, to w komentarzach zapraszam do wypisania wszystkich wykroczeń, które w tym miejscu zobaczycie, jeżeli chodzi o wjeżdżenie za późno na sam przejazd kolejowy, kiedy już rogatki się zamykają, czy też jakieś innego rodzaju rzeczy, które po prostu zostały w tym miejscu zrealizowane. Tymczasem, jeżeli chodzi o samą inwestycję, w lipcu rozpoczęły się pierwsze większe prace. Pomijając to, że już cały teren został wycięty, to wtedy już rozpoczęły się pierwsze prace, jeżeli chodzi o przebudowę wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych. I instalacji podziemnych, i nadziemnych, jeżeli jakiekolwiek w tym miejscu istniały. Pierwszy
pierwszym głównym elementem, który musi być zrealizowany w ramach tej inwestycji, i on jeszcze jest realizowany krok po kroku, nawet teraz we wrześniu, to jest przesunięcie tego zbiornika retencyjnego po prawej stronie na lokalizację po lewej stronie. Nowy oczywiście jest dużo większy i co najważniejsze, nie jest na trasie nowego obiektu wiaduktowego. Sam wiadukt będzie dokładnie w tym miejscu znajdować się nad torami kolejowymi i w przyszłości będzie mieć nawet zejście na przystanek kolejowy. W przyszłości, bo ta przyszłość jeszcze nie jest zarysowana, ale w studium kolejowym jest zaplanowana, aby po prostu w tym miejscu powstał nowy przystanek kolejowy, na razie wstępnie oczywiście nazwany Warszawa Chełmżyńska. Niemniej będzie z tamtego przystanku kolejowego bezpośrednie wejście na wiadukt wraz z wyjściami na przystanki autobusowe, które będą zlokalizowane obok samego wiaduktu. Tu przy okazji będzie też nowy układ drogowy i przejazd na wprost tam będzie w stronę przejazdu kolejowego, którego już wtedy nie będzie, ale po prostu będzie dojazd do samej Olszynki Grochowskiej, bo po prostu tędy się tutaj dojeżdża. Tymczasem w tym miejscu będzie się kończyć nasyp, będzie przejazd nad drogą. Tu też będzie się znajdować na tej drodze do Olszynki Grochowskiej dwa nowe zupełnie przystanki z windami i schodami na górę wraz oczywiście z pochylniami dla pieszych i rowerzystów, a następnie tutaj obok zbiornika retencyjnego na nasypie będą się znajdować dwa przystanki autobusowe w obydwu kierunkach. Dwa przystanki będą znajdować się w zatoczkach, więc nie będą tutaj robić dodatkowych korków. Mało tego, w tych zatoczkach, a właściwie na części peronów dla autobusów będą się znajdować oczywiście również wiaty, więc to wszystko będzie dostosowane. Z samych przystanków na dół będą też dojścia za pomocą schodów, pochylni, jak również wind, więc będzie to dostosowane dla wszystkich. Mało tego, na dole w kierunku dalszej części Targówka i Pragi Północ będzie też oczywiście przystanek autobusowy tutaj na dole, jeżeli chodzi o drogę, która po prostu się znajduje poniżej. Więc to wszystko w tym miejscu będzie całkiem ładnie zrealizowane i połączone. Jak widzicie, tutaj zbiornik retencyjny powstaje. To jest największy element tej inwestycji, który mogliśmy zobaczyć w lipcu 2024, pomijając to skopanie całego placu budowy. A w tym miejscu znajduje się dom, który z tego co kojarzę chyba jest zabytkowy, ale jak widzicie jest całkowicie w kompletnej ruinie. Czy jest zabytkiem? Piszcie w komentarzach i jak będziecie widzieć po prostu szybne, najciekawsze komentarze, które będą po prostu się odnosić do informacji, które były w materiale. Tymczasem, jeżeli chodzi o sam układ tego skrzyżowania, docelowo będzie oczywiście to rondo turbinowe, mające maksymalnie dwa pasy, więc tutaj możecie domyśleć się, że całkowicie zniknie jeden z pasów, który po prostu jest aktualnie skierowany na wprost do przejazdu. No i też tutaj, jak widzicie, pierwszeństwo jest dla samochodów zjeżdżających z ronda w nowy przejazd kolejowy, wraz z samochodami wyjeżdżającymi z przejazdu kolejowego, po prostu wjeżdżającym po prostu na nową konstrukcję, znaczy na tą konstrukcję tego ronda, które po prostu w tym miejscu nie jest rondo. To podobnie jak plac Unii Lubelskiej. Też niby rondo, a jednak ostatecznie to nie jest rondo. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą inwestycję. A właściwie tak to wyglądało jeszcze parę miesięcy temu. Co ważne, podczas realizacji tych wszystkich prac, wszystkie ulice, czyli ta ulica, która jest aktualnie na wylot po prawej stronie wzdłuż torów, czyli ulica Strażacka, czy ta, którą teraz widzimy, czyli ulica Chłopickiego, czy ulica oczywiście Chełmżyńska, cały czas będą przejezdne, nie powinno być tutaj wprowadzanych ruchów wahadłowych, pomijając jakieś kluczowe elementy, jeżeli chodzi o budowę nowych rond i wjazdów na samą konstrukcję wiaduktową, ale pomijając to, oczywiście wiadomo, że jakieś większe utrudnienia mogą być, zamknięcia czasowe ruchu poprzez po prostu wyjazd pojazdów z budowy, ale niemniej ruch tutaj będzie cały czas utrzymany, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję, więc nie bójcie się, że faktycznie w tym miejscu będą jakieś większe problemy i jeszcze większe korki niż aktualnie w tym miejscu się odbywają. Jeżeli chodzi o zatoczkę autobusową, ona będzie na górę jeden autobus przegubowy na samym wiadukcie, ale przystanków w tym miejscu będzie całkiem dużo. Tu widzimy zalążki konstrukcji właśnie, które w tym miejscu są realizowane. Tu dokładnie będą się znajdować fundamenty przyczółka wiaduktu, który po prostu będzie dalej ciągnięty. W tym miejscu też będzie się znajdować na dole dla autobusów jadących w kierunku właśnie ulicy, w kierunku Olszynki przystanek autobusowy w jednym i w drugim kierunku. W jednym kierunku będzie na chodniku, w drugą stronę będzie na jakiejś specjalnej wysepce wybudowane, z tego co widziałem. Następnie oczywiście cała przestrzeń nad wszystkimi torami, a dalej możemy zobaczyć kolejne przystanki autobusowe i w tym miejscu one będą tutaj zachowane. Tu będą przystanki właśnie autobusowe zrealizowane w przyszłości na ulicy Starzewskiej z połączeniami właśnie do samych przystanków autobusowych na górze, które po prostu będą się znajdować na części nasypu. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o nowy, spójny węzeł komunikacyjny, będzie naprawdę całkiem nieźle rozwinięte. Trzeba im to przyznać, że faktycznie w tym miejscu to się dosyć mocno połączy. Jeżeli chodzi o sensowność tej inwestycji, to chyba nikomu nie muszę mówić. Ktokolwiek tędy jechał w godzinach szczytu, doskonale wiem, że w tym miejscu wszystko stoi. Autobusy i różnego rodzaju inne pojazdy. 145, które z tędy pojeździ, też pamiętam, cały czas stoi w tych korkach, a później jest po opóźnieniu w całej części Warszawy czy w ząbkach po różne, dokładnie, całkiem okrągłe sumki, jeżeli chodzi o czas. Więc oczywiście dobrze, że w
tym miejscu. To jest stylizowane. Szkoda, że tak późno, szkoda, że dopiero i szkoda, że to jest jedyna inwestycja w tym miejscu stylizowana w Warszawie. Jeżeli chodzi o elementy techniczne, to trzeba powiedzieć faktycznie o tym, że ta inwestycja jest stylizowana wspólnie przez PKP PLK SA wraz z miastem stołecznym Warszawa i budowa kosztuje 68,5 miliona złotych netto. Inwestycja jest realizowana w teorii od kwietnia tego roku, czyli od kwietnia 2024 i tak jak powiedziałem, ma się zakończyć w grudniu 2025, więc jest już to wszystko w toku i się buduje. Już niedługo nie będziemy w tym miejscu stać w długich korkach. Tymczasem tu możemy zobaczyć jeszcze na sam koniec, jak wygląda cała inwestycja patrząc z lotu ptaka. Widzimy dokładnie, że mniej więcej cały plac budowy został już wyrównany, jeżeli chodzi o ziemię. Oczywiście cały czas są realizowane prace, jeżeli chodzi o przyłącza energetyczne i innego rodzaju elementy, które są po prostu podziemne i trzeba w wszystkich miejscach przebudować. Tak jak mówiłem, najważniejszym elementem, który musiał być przebudowany w tym momencie, był oczywiście zbiornik tencyjny, który jest po prostu wprost na drodze nowego przyczółku i na nowej konstrukcji wiaduktu, jeżeli chodzi o po prostu pochylnie. Niemniej, pomijając ten element, dzięki temu, iż powstał już właśnie nowy zbiornik, można zasypać stary i rozpocząć kolejne prace, jeżeli chodzi o właśnie budowanie pozostałych elementów. Więc to w tym momencie się dzieje. Tu następnie też widzimy już cały zarys tej nowej drogi. To będzie odbijać lekko w lewo, później na większym łuku skręcić w prawo i wjechać na nowe rondo, które dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz się obkręcamy, będzie się znajdować. Rondo oczywiście będzie mieć przejazdy rowerowe, chodniki z wysepką tam autobusową po prawej stronie, która teraz w tym miejscu jest, w dalszym części w kierunku Ząbek. Natomiast w tym miejscu już będą zjazdy rowerowe, bo tutaj po prostu nie będzie miejsca na nowe drogi rowerowe i same drogi rowerowe, co według mnie bardzo duży minus, nie będą dociągnięte do tego ronda turbinowego, które w tym miejscu powstanie. Tu cały czas będą tylko i wyłącznie chodniki. Nie będzie drogi rowerowej wzdłuż całej tej inwestycji, tylko i wyłącznie właśnie chodniki, a przy tamtym małym rondzie po prostu będą zjazdy dla rowerzystów na samą ulicę. Więc to jest trochę minus i według mnie nieporozumienie. Natomiast spokojnie wzdłuż całej ulicy Strażackiej i dalej w kierunku zarówno właśnie Pragi, zarówno właśnie w kierunku Warszawy Wschodniej, czy w kierunku, tak jak aktualnie, w kierunku dalszej części Wesołej, będzie oczywiście zachowana droga rowerowa, z tym, że przy samym wiadukcie i pod samymi podporami, pod całą konstrukcją będzie ciąg pieszo-rowerowy, bo po prostu w tamtym miejscu zbytnio nie ma miejsca. Niemniej, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łap w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami Avizonosza i kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, czyli tak jak mamy teraz aktualnie wrzesień, to kolejny film będzie w listopadzie 2024. I tak przez całą budowę będę Wam pokazywać co 2 miesiące, patrząc, co tu się właściwie dzieje. Podobnie jak kolejne konstrukcje, jeżeli chodzi o budowę tunelu na Marsa w Rembertowej, jak i również jeżeli chodzi o budowę tunelu w Wesołej, ale obydwie te inwestycje są dalekosiężne. Tunel w Wesołej cały czas ma przekonane terminy, jeżeli chodzi o budowę, a tunel na Marsa na razie będzie dopiero w wczesnym stadium, jeżeli chodzi o projekt. Dopiero później będzie można rozpocząć budowę, a to się dopiero wydarzy najprawdopodobniej już bliżej końca tej dekady. Tymczasem te wszystkie inwestycje oczywiście będę nagrywać na kanale Avizonosz, jak i również możecie oglądać pracę przy budowie drugiego tunelu w Sulejówku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!